Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj wiceminister finansów Artur Soboń. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry. Panie ministrze, rząd ogłaszał rok temu tarczę antyinflacyjną, kiedy inflacja sięgała około 8%. Teraz, gdy jest o 10 punktów wyższa, rząd tę tarczę będzie zwijał. No, co prawda tłumacząc to regulacjami unijnymi, ale no, nie wygląda to wszystko mało logicznie, panie ministrze? Nie. To jest tak, że stosujemy narzędzia, które są adekwatne do sytuacji. To narzędzie fiskalne w postaci obniżki podatku VAT, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej było rozwiązaniem, które można było wprowadzić szybko i ono pozytywnie zadziałało. W międzyczasie zaproponowaliśmy inne rozwiązania, które są skuteczne, czyli na przykład zamrożenie cen prądu. Za chwilę zaproponujemy rozwiązanie dotyczące cen gazu. Wprowadziliśmy dodatki na poszczególne paliwa, którymi ogrzewamy nasze domy, więc krótko mówiąc cały czas uzupełniamy albo zastępujemy jedne rozwiązania innymi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta stawka zerowa na przykład na paliwo, czy w szczególności na paliwo, ale nie tylko na paliwo, także na gaz, czy na... No to nie zawsze zerowa była, czasami była kilkuprocentowa. Sprzeczna, po prostu. Okej, ale no jest sprzeczna z dyrektywą. I nie ma co szukać dzisiaj. Mam całą korespondencję z komisarzem Gentilionim, gdzie tłumaczyliśmy nasze racje. Stanowisko Komisji Europejskiej jest tutaj nieugięte, więc mielibyśmy kolejny konflikt, prawdopodobieństwo kolejnych kar, naruszeń prawa europejskiego. No po prostu lepiej tego typu konfliktów unikać, a narzędzia zastępować innymi, które będą działały równie skutecznie. Jasne. Panie ministrze, w sprawie sądownictwa ze zmian czy reform nikt pożytku szczególnego nie ma. Przynajmniej ja nie znam takich osób, które jakoś by szczególnie zauważyły i doceniły to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. No w każdym razie w tej sprawie walczycie z Unią Europejską na całego. Unia Europejska krytykuje to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, ale wy nie macie zamiaru się cofać albo cofacie się zbyt mało. W tej sprawie, która jest no, w żywotnym interesie niemal wszystkich obywateli, Unia nie pozwala, okej, wycofujemy się. No panie ministrze, no to nie jest zasłanianie się Unią Europejską? No, różnica jest jednak może drobna, ale istotna. W przypadku organizacji wymiaru sprawiedliwości według traktatów, czyli prawa pierwotnego Unii Europejskiej, jest to całkowicie wyłączna kompetencja państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o dyrektywę i harmonizację podatku VAT we wspólnocie europejskiej, on jest zharmonizowany i państwa mają obowiązek implementacji tej dyrektywy, także Polska. Okej, no argument na pewno zasadny, panie ministrze, jeżeli chodzi o ceny gazu. Mówi pan, że no, będzie w ciągu najbliższych, teraz to już kilkudziesięciu godzin pewnie ten mechanizm przedstawiony, bo w tym tygodniu ma być jeszcze przedstawiony, jak to będzie dokładnie wyglądało i najprawdopodobniej pojawi się kryterium dochodowe przy tych najniższych cenach gazu. Jak to, panie ministrze, ma wyglądać, na jakim poziomie ma być to kryterium, bo przypomnę, że jest coś takiego jak dodatek osłonowy, który przysługuje gospodarstwom domowym, których dochody przeciętne miesięczne nie przekraczają 2100 zł w jednoosobowym gospodarstwie albo 1500 zł na osobę w wieloosobowym. To może być podobnie skalibrowane? Albo tak samo, no to wprost powiedzmy? Jedno zdanie dotyczące tego dodatku. To jest jeden z pierwszych instrumentów, które wprowadziliśmy reagując na wzrost cen energii. I to jest nawet wcześniej, tak. I to dotyczy oczywiście opłat za nasze rachunki za prąd. I cieszę się, że pan redaktor o tym przypomniał, bo to pokazuje, jak szeroki instrument działań, szeroki zakres tych instrumentów działań podejmujemy. Natomiast jak finalnie będzie wyglądać rozwiązanie dotyczące cen gazu? No o tym będziemy mówić, jak to rozwiązanie już będzie doprecyzowane w ostatnich szczegółach. No ja dzisiaj nie mogę powiedzieć nic więcej. No tak, ale to chyba mało rozsądne by było, panie ministrze. Dodatek osłonowy na innym poziomie przychody, gaz na innym poziomie, to faktycznie mogą być inne kwoty? No,
troszkę to jest inny instrument, bo tu mamy do czynienia z instrumentem takim wprost socjalnym. Ten będzie bardziej powszechny, osób, tak? Jak rozumiem. Tak, dla osób najmniej zarabiających, najsłabiej sytuowanych, a ten będzie miał oczywiście dużo szerszy charakter. Okej, czyli te progi będą wyżej po prostu. No, tego nie powiedziałem. No, powiedział pan to konkretnie, tylko powiedziałem, że no, nie jest to identyczne. No tak, ale jeżeli bardziej powszechny charakter, no to rozumiem, więcej osób będzie mogło z tego skorzystać, tym samym taki jest plan. Taki jest plan. Będą musiały... Taki jest plan, żeby polskie rodziny mogły z tego skorzystać w jak najszerszym zakresie. Panie ministrze, to teraz zapytam o cięcia budżetowe, które no, zapowiadane są od kilku tygodni. Premier mówił o kilkunastu miliardach, które już miałoby się udać znaleźć. Jakie są faktycznie potrzeby, jeżeli chodzi o przyszły rok? Jak daleko idące będą musiały być te oszczędności? Każda oszczędność w cenie, ponieważ jesteśmy w sytuacji, w której w przyszłym roku będzie w Europie, na świecie spowolnienie gospodarcze. Polska ten rok zamknie w gronie pięciu państw, które mają najszybszy wzrost gospodarczy, ale rok przyszły to już mniejsza dynamika tego wzrostu. To oczywiście będzie wciąż wzrost, ale... Może być żadna, ale to tak na granicy. Będzie wciąż wzrost gospodarczy, ale oczywiście no, nieporównywalny do tego, który znamy z ostatniego czasu, kiedy polska gospodarka, szczególnie po wyjściu z COVID-u, rozwijała się bardzo, bardzo szybko. Ale w szybko. Konkretnych kwotach, panie ministrze, bo premier mówił o kilkunastu miliardach złotych, a realne potrzeby każda, są ma być każda oszczędność, kilka razy więcej. Jeszcze raz powtarzam, każda oszczędność w cenie. My, jeśli chodzi o nasze potrzeby pożyczkowe na ten rok, zamknęliśmy je już w sierpniu, więc nie mamy sytuacji, w której mielibyśmy jakiś nóż na gardle, jak niektórzy to przedstawiają, ale utrzymanie deficytu w ryzach, utrzymanie deficytu i budżetowego, i całego sektora, bo nam się też to często zarzuca, że nie mówimy wyłącznie o budżecie, bo część wydatków jest w różnego rodzaju duża część. Funduszach. No, jak duża, no to proszę spojrzeć. Całość, i fundusze, i budżet, i budżety samorządowe na koniec roku 2021 to jest 1,9% w stosunku do PKB w Polsce. Średnia w Unii Europejskiej 4,7, w strefie euro 5,1. Więc takie są proporcje. Ten deficyt oczywiście będzie wyższy w tym roku i w roku 2023, ale on musi być wyższy po to, żeby sfinansować przede wszystkim wydatki na zbrojenia, wydatki na podniesienie naszego bezpieczeństwa i zapewnić te osłony, które wprowadziliśmy w sytuacji kryzysu energetycznego. Panie ministrze, jeżeli chodzi o te wydatki na zbrojenia, no to wydaje się, że będzie z tym problem. To kilka tygodni temu, chyba już jakieś dwa tygodnie temu, BGK wycofało się z emisji obligacji. Chodzi o ten specjalny fundusz właśnie na modernizację armii. Uda się uzyskać pieniądze na ten cel? Nie lubię tego typu argumentów z jednego prostego powodu. Nie lubię, jak sami siebie jako Polacy oceniamy gorzej niż nas oceniają za granicą i jak nas oceniają rynki, inwestorzy, agencje ratingowe, no to jest po prostu głupie, no, oceniać siebie gorzej. No ja mogę podać przykład bardzo dobrej ale retomacji. Ale to nie ja się wycofałem, tylko BGK się wycofało. Nie, ale to jako o konkretnym wydarzeniu, a jednostkowe, nie... No to konkretne wydarzenie to jest sprzedaż obligacji w Stanach Zjednoczonych i uzyskane bardzo dobre rentowności. I tak możemy sobie odbijać plany, tak jak powiedziałem, pożyczkowe. Polska realizuje w sposób konsekwentny, stabilny i zgodny z naszym planem i nie ma tutaj żadnych turbulencji. Panie ministrze, miesiąc temu mówił pan, że pieniądze z KPO możliwe są na przełomie roku. To już nieaktualne. Czy jakaś nowa data, punkt zaczepienia jakiś nowy by pan minister wyznaczył? Czekamy na powrót tak zwanego protokołu ustaleń operacyjnych, czyli szczegółów dotyczących wydatkowania tych środków z Komisji Europejskiej i będziemy przygotowywać pierwszy wniosek o płatność. Jasne, ale kiedy możliwe są pierwsze środki? Jeżeli wszystko teraz pójdzie zgodnie z no, przewidywanym, najbardziej prawdopodobnym jakimś scenariuszem, to kiedy pierwsze środki, panie ministrze? W drugim kwartale przyszłego roku? Spodziewam się, że to będzie okres pewnie około 2 miesięcy od złożenia wniosku o płatność, to tak czysto formalnie.
Wniosek jeszcze w tym roku. Natomiast jeśli mówimy o prawdziwych pieniądzach takich, które no, istotnie podniosą poziom inwestycji publicznych w Polsce i odczujemy je także budżetowo, no bo to jest przede wszystkim program inwestycyjny, Krajowy Plan Odbudowy, to są lata 2024-2025 oczywiście, a nie rok 2023. Ale pierwsze pieniądze, pierwszy kwartał, drugi kwartał przyszłego roku, no bo tutaj mówił pan minister o konkretnych terminach, więc próbuję jakieś kolejne. No to jest okej, okay, to znaczy możemy sobie wyznaczać te terminy w tej jakże sympatycznej audycji, ale one nie zależą wyłącznie od nas, także od drugiej strony. Chciałbym, aby druga strona była w tym zakresie bardziej precyzyjna i otwarta. To jeszcze, panie ministrze, do jednej pana wypowiedzi nawiążę. 2 listopada w TVP1 mówił pan, że jesteśmy dzisiaj w szczycie tej inflacji. Czy zdaniem pana ministra... Faktycznie miesiąc po tych słowach uważa pan, że teraz już będzie tylko lepiej, jeżeli chodzi o inflację? Nie, to nie jest tak, że będzie tylko lepiej. Natomiast w roku 2023, rok do roku biorąc, oczywiście ta inflacja powinna być niższa, a od drugiego kwartału ona powinna spadać i nawet te najgorsze prognozy mówią o inflacji jednocyfrowej na koniec roku 2023, no ale mamy przed sobą jeszcze miesiące, w których no, ceny energii mogą powodować, ceny energii i żywności, no ale przede wszystkim energii, powodować presję inflacyjną, więc ja nie powiedziałem, że będzie tylko lepiej, ale że z całą pewnością 2023 to jest rok już niższej inflacji niż rok 2022. Do tego się trzymajmy, chociaż parę innych parametrów niestety w tym przyszłym roku mniej korzystnie będzie wyglądało, jak chociażby ten wzrost PKB, o którym już pan minister mówił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Artur, niestety tak, czasy są trudne, ale mamy dobry plan i spokojnie, stabilnie ten okres przejdziemy i polska gospodarka, co pokazuje COVID i wyjście z COVID-u, jak szybko odbiła, ma zdrowe fundamenty i po wyjściu z tego kryzysu wrócimy na ścieżkę szybkiego wzrostu. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę i dobrego dnia panu ministrowi. Życzę. Dziękuję. Sobań, wiceminister finansów, był naszym gościem. Dobrego dnia i państwu oczywiście również życzę. Miłego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jak zawsze bardzo ciekawymi gośćmi. Program Ekspres Biedrzyckiej startuje właśnie teraz.
Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam, kłaniam się i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Pierwszym dziś Państwa gościem po godzinie 9.30 Janusz Reichel, generał rezerwy, pilot i ekspert Fundacji StratPoints. Oczywiście Ukraina będzie dominować nasze rozmowy dziś, ponieważ wczoraj po raz kolejny doszło do zmasowanego ataku ruskiej armii na kilkanaście ukraińskich miast, także tych leżących bardzo blisko polskiej granicy. Większość kraju jest w tej chwili bez dostępu do energii elektrycznej, bez dostępu do ogrzewania, bez dostępu do wody. Sytuacja jest dramatyczna w wielu miejscach i w związku z tym, między innymi w związku z tym, nie tylko ze wczorajszymi wydarzeniami, ale także szeregiem tych, które wydarzyły się od 24 lutego, Parlament Europejski uderzył w Rosję wreszcie i przyjął rezolucję uznającą Federację Rosyjską za państwowego sponsora terroryzmu. Zagłosowało 494 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 58 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. O tym, jakie konsekwencje, oprócz symbolicznych, ta rezolucja może mieć, porozmawiamy z eurodeputowanym, byłym premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem i będę mówić nie tylko o konsekwencjach dla Federacji Rosyjskiej, ale także dla państw zachodnich, bo prokremlowscy hakerzy już wczoraj bardzo szybko po przyjęciu tej rezolucji zaatakowali serwery Parlamentu Europejskiego. Przez chwilę one nie działały. Oczywiście wszystko udało się w miarę szybko przywrócić, no ale to pokazuje, że także w tej cyberprzestrzeni Federacja Rosyjska nie odpuszcza i to jest także przestrzeń, którą bardzo mocno powinniśmy chronić. Atak rakietowy na Ukrainę spowodował bardzo szybką i mocną odpowiedź Kijowa. Rzecz jasna, w dniu, w którym Parlament Europejski uznał Rosję za państwo terrorystyczne, tak jak Państwu wspomniałam, na Ukrainę spadły kolejne rakiety ze wschodu i z południa na kilkanaście miast. Doniesienia są o szeregu eksplozji w różnych częściach kraju, w tym w Kijowie, w Lwowie, w obwodzie połtawskim, dniepropietrowskim, mikołajowskim i winnickim. Brutalny atak Rosjan oczywiście komentują bardzo szeroko ukraińscy politycy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele. Oczywiście on skupia się przede wszystkim w tej chwili na losie ludności cywilnej i zapewnia, że wszystko zostanie naprawione. Przez to wszystko Ukraińcy przejdą, bo są niezłomnym narodem. Tak ocenił Wołodymyr Zełenski. Wiemy, przynajmniej na razie z takich wstępnych oczywiście informacji, te liczby zapewne będą się zmieniać, że zginęło co najmniej 6 osób i co najmniej 36 zostało rannych. Takie są informacje płynące od głównego komendanta policji Ukrainy. Większość Ukraińców, tak jak Państwu wspomniałam, jest pozbawiona dostępu do mediów, a szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba pisze tak. Rosja świętuje uznanie jej za państwo terrorystyczne nowym terrorystycznym atakiem rakietowym na stolicę Ukrainy oraz inne miasta. Powinno być jasne dla tych, którzy jeszcze mieli wątpliwości. Rosja musi być uznana za państwo terrorystyczne na całym świecie, a Ukraina musi uzyskać wszystkie niezbędne obrony powietrznej ASAP, czyli as soon as possible, czyli jak najszybciej. Tak, przypomnę, pisze szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Wiemy też, że mamy dość niespodziewany. Bardzo jestem ciekawa i tu podkreślam, bardzo jestem ciekawa Państwa opinii w tej sprawie. Zwrot w kwestii niemieckich patriotów dla Polski. Pamiętają Państwo, Niemcy zaoferowali nam pomoc w wypożyczeniu, w przekazaniu baterii Patriot w związku z tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w Przewodowie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował Niemcom za tę pomoc i przyjął ją, twierdząc oczywiście, jak sądzę, w podtekście, że jednak ta ochrona polskiego nieba powinna być zwiększona, bo dowody pewnych dziur mieliśmy właśnie w ubiegłym tygodniu podczas incydentu w Przewodowie, no ale okazało się, że jednak obóz władzy, rząd, wicepremier Mariusz Błaszczak zdecydowali się nie skorzystać z tej niemieckiej pomocy i przekazać tę pomoc oferowaną Polsce przez Niemców Ukrainie.
Zwróciłem się do strony niemieckiej, pisze Mariusz Błaszczak, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy. Tak poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak. Raz jeszcze podkreślam, czyli baterie, które miały trafić do nas, do Polski i chronić polskiego nieba, będą zgodnie z wolą Mariusza Błaszczaka, czy powinny być przekazane Ukraińcom. Problem tylko, drodzy Państwo, polega na tym, i ja nie wiem, czy premier Mariusz Błaszczak po prostu o tym zapomniał, czy zwyczajnie dostał polecenie od Jarosława Kaczyńskiego, że od Niemców pomocy nie przyjmujemy, no ale prawda jest taka, że bez zgody Stanów Zjednoczonych baterii Patriot Niemcy Ukrainie, która nie jest członkiem NATO, przekazać nie mogą. Do tej pory Stany Zjednoczone nie dały zgody na przekazanie ani jednej baterii Patriot Ukraińcom. Poza tym te systemy, które Niemcy chcieli nam przekazać jako Polsce, to są systemy razem z załogami, czyli jakby z wkładem ludzkim także, co oznaczałoby tak naprawdę włączenie się państw NATO bezpośrednio do wojny Rosja-Ukraina. A co by to oznaczało? Strach się bać pomyśleć. Nawet ciekawe, czy pomyśleli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Na te tematy będziemy dziś oczywiście mówić. Będziemy także mówić o cenach gazu i cenach paliw, bo wczoraj wiele ciekawych rzeczy na ten temat Mateusz Morawiecki powiedział. Problem w tym, że prawdopodobnie od 1 stycznia musimy się szykować na to, że co najmniej o złotówkę wzrośnie cena litra zwykłej 95, bo rząd może mieć wpływ na ceny niemal wszystkiego, ale już jak twierdzi premier, nie do końca na ceny paliw. Prezes Obajtek w tej chwili zdecyduje o losie naszych portfeli w przyszłym roku. Na te tematy oczywiście także będziemy mówić, bo o naszych polskich problemach zapominać w tym wszystkim nie wolno. Ruszamy z pierwszą rozmową. Już za chwilę u Państwa były premier Władimir Cimoszewicz. Bo to jest kolejny przykład, jak niebezpieczna jest nie tylko rosyjska propaganda, ale przede wszystkim cyberataki i jak silne są te wszystkie hakerskie próby, wysiłki, które prowadzą do tego, że w bardzo wielu miejscach, to nie tylko tutaj u nas w Polsce, w kancelarii pana prezydenta, ale także gdzieś w wielu innych miejscach różni politycy padają ofiarą tego typu pranksterskich, jak to się mówi, ataków. Jestem przekonany, że odpowiednie służby przyjrzą się temu i wzmocnią procedury w tym zakresie, ale jest to niestety proceder dzisiaj bardzo, jeśli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, popularny i przywódcy innych krajów również padają jego ofiarami. Pan prezydent się szybko zorientował, zareagował na to, a procedury na pewno będą wzmocnione w tym zakresie. Państwa gościem Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Kłaniam się, panie premierze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie premierze, skoro już Mateusz Morawiecki ten temat wywołał, to ja bardzo krótko poproszę pana o komentarz w sprawie kolejnego ataku rosyjskich pranksterów, tak to trzeba nazwać, na kancelarię prezydenta. 7,5 minuty trwała rozmowa Andrzeja Dudy z ludźmi podającymi się za Emmanuela Macrona. O czym to świadczy pana zdaniem i kto i czy w ogóle powinien ponieść konsekwencje, zważywszy na to, że taka sytuacja zdarzyła się po raz drugi. Wcześniej podawali się panowie za, o ile się nie mylę, szefa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarza generalnego. Sekretarza generalnego, no tak. Mhm. Proszę pani, to jest oczywiście kompromitujące, zwłaszcza dla protokołu dyplomatycznego i służb specjalnych, które mają obowiązek chronienia władz państwowych przed tego typu sytuacjami. To jest niestety także kompromitujące dla pana Dudy, który po pierwszej przygodzie powinien był się czegoś nauczyć. Tego typu kontakty, tego typu rozmowy są w pewien szczególny sposób aranżowane. Kancelaria, w tym przypadku rzekomego prezydenta Macrona, powinna najpierw skontaktować się z kancelarią prezydenta Dudy, poinformować, że prezydent Macron będzie chciał rozmawiać, ustalić godzinę, w ten sposób zweryfikować, że chodzi o prawdziwego Macrona i prawdziwą rozmowę. Ja sobie nie wyobrażam po prostu czegoś takiego, że dzwoni telefon na biurku Dudy, ten podnosi słuchawkę, słyszy tutaj Emmanuel i zaczyna z nim rozmawiać. To jest całkowicie nieprofesjonalne i bezmyślne. I pojawia się oczywiście od razu pytanie, gdzie są polskie służby? Nie tylko służby dyplomatyczne, czy ludzie najbliżsi prezydentowi pracujący z nim na co dzień w kancelarii czy w Pałacu Prezydenckim, ale po prostu polskie służby.
Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ich po prostu nie ma. To państwo rzeczywiście w tego typu sytuacjach nie funkcjonuje. Mówimy tutaj o głowie państwa, o prezydencie państwa, który zresztą zachowuje się bardzo nieostrożnie, dlatego że w takiej niezweryfikowanej rozmowie udziela informacji, których nie powinien udzielać. Takie rzeczy można powiedzieć tylko i wyłącznie przy 100% pewności, że rozmawia się z tym, z kim się wydaje, że się rozmawia. A ponadto nie zawsze trzeba się dzielić tego typu informacjami nawet z zaufanym partnerem. Panie premierze, też problem polega na tym, że w tej chwili oczywiście możemy mówić o kolejnym żarcie, wyciągać wnioski, że to jest wpadka i kompromitacja prezydenta, jego ludzi i polskich służb. Tylko teraz główna sprawa, jaki to może mieć wpływ na polskie bezpieczeństwo. Wczoraj Szymon Hołownia w rozmowie ze mną zwrócił na to uwagę, że tym razem oni się podali za prezydenta Francji. A co będzie, jeżeli następnym razem podadzą się za wojskowych, ważnych wojskowych, generałów na przykład, którzy decydują o kwestii rozwoju wojny w Ukrainie. Wtedy to już będzie dużo ważniejszy problem. Tak, oczywiście tak. Przy czym, wie pani, nie możemy mieć pewności, że to był żart. My nie wiemy, czy ci rzekomi satyrycy, komicy rosyjscy są rzeczywiście wyłącznie satyrykami, którzy robią to, co im przyjdzie raptem do głowy. Na pewno nie. Więc bardzo możliwe, że to są ludzie, którzy w ten sposób realizują pewne zadania zlecane im przez służby specjalne Rosji. Jeżeli potrafią wyciągać od pana Dudy informacje o jego rozmowach z kanclerzem Scholzem, czy prezydentem Bidenem, czy jeszcze kimś, to jest informacja, której służby specjalne Rosji nie powinny uzyskiwać w żaden sposób. Dlatego, że tak rozpoznaje się system pewnych połączeń, system pewnych konsultacji, jak to działa, w jakim mniej więcej czasie. To jest cenna wiedza dla wywiadu rosyjskiego. Panie premierze, to teraz o tym, co wczoraj w Parlamencie Europejskim, bardzo ważny dzień, bardzo symbolicznie ważne także wydarzenie, czyli przyjęcie miażdżącą większością głosów rezolucji, która uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Zagłosowało 494 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 58 było przeciw. I teraz na tych 58 chciałabym się zatrzymać. Jak to jest możliwe, że europarlamentarzyści nie głosują za taką rezolucją? Nawet jeżeli... Proszę pani, ta grupa, ja zapoznałem się z imiennymi wynikami tego głosowania. Ta grupa jest bardzo zróżnicowana. Zwraca uwagę to, że największą jej część stanowią deputowani tak zwanej frakcji ID, Identity. To jest skrajna prawica europejska. Nie. Na ogół będąca w bliskim sojuszu z EKR-em, czyli tą formacją, do której PiS należy. Tym razem całkowicie odmiennie. Oni zresztą bardzo często w dyskusjach, w których były poruszane kwestie dotyczące Rosji, występowali z argumentami prorosyjskimi. Dotyczy to również szeregu deputowanych ze skrajnej lewicy. Ta lewica to nie jest grupa socjalistów, demokratów, do której między innymi i ja należę. Tam są szczególnie aktywni Irlandczycy i ja już parę razy starłem się z tymi deputowanymi, którzy chcieliby porównywać imperializm amerykański z polityką rosyjską, biednej Rosji, która musi się bronić. Była w tej grupie również pewna, na szczęście niezbyt duża liczba członków mojej grupy politycznej. Przyznam bardzo szczerze, że mieliśmy zupełnie dramatyczne dyskusje w mojej grupie politycznej. Doszło do tego, że ja w przeddzień głosowania nie byłem pewien. Ja jestem sprawozdawcą tej grupy do spraw Rosji. Ja mocno rekomendowałem poparcie tej rezolucji. Ja nie byłem pewien, jak się grupa ostatecznie zachowa. I przełom nastąpił w nocy poprzedzającej dzień głosowania. No, część eurodeputowanych używała na przykład takiej argumentacji prawnej czy pseudoprawnej. Ja mówiłem, że to jest pseudoprawna argumentacja. Oto to, co robi Rosja, to są zbrodnie wojenne. To jest prawda. I twierdzili, że dorzucanie teraz do tego kwestii terroryzmu, który w wymiarze prawa międzynarodowego, zwłaszcza europejskiego, nie jest zdefiniowany, jest rozmydlaniem całej tej sprawy. Ja wyraźnie mówiłem, że chodzi o deklarację, jednoznaczną deklarację polityczną, która utrudni dogadywanie się z Rosją tym, którzy zachowują się dzisiaj oportunistycznie w stosunkach międzynarodowych, absolutnie niestosownie, gdy chodzi o ten przypadek agresji rosyjskiej na Ukrainę. Inni twierdzili, że trzeba nalegać na pokojowe rozwiązania.
że utrudni to, jak oni określali, nam rozmowy z Rosją o przyszłym pokoju. Ja reagowałem w ten sposób, mówiąc, co to znaczy nam utrudni? My mamy negocjować z Rosją kwestie pokoju z Ukrainą? To jest wyłączna kompetencja Ukrainy, a naszym zadaniem jest wspieranie Ukrainy. Ja widzę w tym takie, czy słyszę takie echa, na przykład słusznego zachwytu polityką Willy Brandta, ale polityką sprzed 50 lat, w zupełnie innych realiach. Także dochodzi do tego także element po prostu, nie chcę użyć słowa głupoty, ale pewnej bezmyślności. Bezmyślności, panie premierze, albo kwestii gospodarczo-finansowych, nazwę to w dużym uproszczeniu. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Niestety chyba jest tak, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wśród wielu polityków jeszcze, albo wśród części, o może tak, polityków zachodnich, nadal jeszcze jest taka nadzieja na to, że wszystko wróci do normy, że wojna w Ukrainie się skończy, interesy z Federacją Rosyjską także wrócą na te wcześniejsze tory. Czy ja mam rację, patrząc na niektóre działania i wypowiedzi polityków zachodnich? Ma pani rację, chociaż słowo komentarza dodatkowego. Wie pani, trudno jest sobie rzeczywiście wyobrazić koniec tej wojny na polu bitwy. Mhm. Wydaje się, że musi się to zakończyć na polu bitwy, ale jeśli pamiętamy, że Rosja pierwsze ma bombę atomową, po drugie, jak teraz słyszymy, nosi się zamiarem kolejnej fali mobilizacji, która może sięgnąć 700 tysięcy ludzi w najbliższych 3-4 miesiącach, to dosyć trudno jest sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy bijąc się najdzielniej i przy wielkim wsparciu także wojskowym ze strony demokratycznego Zachodu mogli Rosję pokonać, chociaż trzeba jej tego życzyć. Kiedyś tam te negocjacje będą musiały dojść do głosu, więc mówienie o negocjacjach z tego punktu widzenia wydaje się być racjonalne. Ja mówię, wydaje się, dlatego że dzisiaj negocjacje, gdyby Ukrainę przekonać do ich rozpoczęcia, byłyby dla Ukrainy bardzo niekorzystne. Ukraina ma w tej chwili pewną przewagę na polu bitwy i powinna oczywiście mieć szansę to wykorzystać. A interesy gospodarcze, wie pan, ja bym zwrócił też uwagę na pewne interesy polityczne, bo mimo, że utrzymuje się wysoki poziom poparcia społecznego w świecie zachodnim dla udzielania pomocy Ukrainie, to ten poziom spada. No i to nie jest takie bardzo dziwne. Benzyna jest droga, gaz jest drogi, ogrzewanie jest drogie, zbliża się zima, więc opinia publiczna trochę się zmienia. I politycy, wielu polityków, którzy nie mają dostatecznie mocnych kręgosłupów, zaczynają oglądać się za tymi zmianami opinii publicznej. No tak, budzą się populizmy, niestety. Zawsze tak było, jest i będzie. Zresztą ostatnio czytałam bardzo ciekawą analizę, która mówi o tym, że właśnie dzięki temu Hitler doszedł do władzy. Oczywiście trzeba znać proporcje i nie przykładać jednej sytuacji do drugiej w bardzo dokładny sposób, ale to właśnie tego typu nastroje wyrzucają na górę tego typu jednostki. Panie premierze, to jeszcze a propos tej rezolucji, dlatego że chciałabym pana poprosić o wyjaśnienie, dlaczego, czy albo może inaczej, czy to albo to oznacza to samo, albo nie. Bo mamy tak, rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsora terroryzmu, to znaczy co innego niż państwo terrorystyczne? Tak. To oznacza co innego. Ja proponowałem, żebyśmy określili Rosję jako państwo będące państwem terrorystycznym, stosujące terroryzm. Zwracam uwagę na to, że jeżeli leci z Rosji czy z Białorusi 100 rakiet jednego dnia, najbardziej zaawansowanych, to nie robi tego grupa Wagnera czy ludzie Kadyrowa, tylko robi to regularna armia rosyjska i nie dlatego, że jakiś dowódca pułku zwariował, tylko dlatego, że dostał rozkazy z samej góry. W związku z tym to są decyzje państwa wykonywane przez siły państwa w imieniu tego państwa. No ale rzeczywiście większość jednak nie chciała tego typu sformułowania i stanęło na tym państwie sponsorującym terroryzm. To jest zresztą sformułowanie używane w rezolucjach innych gremiów międzynarodowych. Ja nie czytałem szczegółowo rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO przyjętej 2 dni wcześniej, ale zdaje się, że tam również tego typu język, to takie sformułowanie jest stosowane. Więc określenie państwo sponsor terroryzmu, sponsorujące terroryzm jest jakby łagodniejszym, węższym, i w zasadzie kieruję uwagę właśnie na takie działania, jak posługiwanie się najemnikami. Wejdę w słowo, jeśli pan pozwoli. Zgromadzenie Parlamentarne NATO przyjęło rezolucję, która wzywa państwa członkowskie do jasnego,
ogłoszenia, że państwo rosyjskie pod obecnym reżimem jest państwem terrorystycznym. Tak to dokładnie brzmiało. No to w takim razie się mylę, czyli tutaj użyto jednak łagodniejszego sformułowania. No taki był wynik negocjacji między klubami parlamentarnymi. I nie było już możliwości zmiany tego. Ale dlaczego? Znaczy, dlaczego boi się Parlament Europejski? Dlaczego boi się nazwać Rosję państwem terrorystycznym? Nie powiedziałbym, że boi się Parlament Europejski, no chociaż taki jest ostateczny wynik głosowania nad rezolucją. Dyskusja była naprawdę bardzo gorąca. I w mojej grupie politycznej, w rozmaitych gremiach, bo my na poziomie tak zwanych grup roboczych zajmujących się sprawami międzynarodowymi i tak dalej, dyskutowaliśmy o tym, obawiano się zbyt radykalnego określenia. Ja kłaniałem do tego radykalnego określenia, no ale mówiąc szczerze, byłem... Ale z jakiego powodu się obawiano, panie premierze? Przepraszam, że ja tak dociskam w tej kwestii, ale ja po prostu chcę to zrozumieć, bo na razie nie rozumiem. Proszę pani, na początku dyskusji w mojej grupie politycznej większość była w ogóle przeciwna tej rezolucji. No tak, to wspominał pan. Więc mogło jakby niczego nie być. W każdym razie mogło nie być poparcia. No utrzymują się takie poglądy, wedle których należy pamiętać o tym, że przyszłość, że Rosja nie zniknie, że w przyszłości trzeba będzie z nią jakoś tam żyć i tak dalej. No, jest dla mnie bardzo wymowne. Wszyscy eurodeputowani z mojej frakcji z Bułgarii, z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej głosowali przeciwko tej rezolucji, co jest no, trudne do zaakceptowania, ale ta partia utrzymuje tradycyjne, bardzo bliskie stosunki z Rosją. No taka jest prawda. Czyli po prostu część polityków państw europejskich liczy albo ma nadzieję na odbudowanie relacji z Federacją Rosyjską. Proszę pani, w jakimś zakresie te relacje pewnie będą w przyszłości odbudowywane, przy czym ja nie mam wątpliwości, że one nie wrócą już do tego poziomu i charakteru, jak to miało miejsce w przeszłości, chociażby dlatego, że już przestaniemy być klientem Rosji na rynku energetycznym. Rosja już w Europie nie będzie sprzedawała na pewno na taką skalę jak do tej pory swoich surowców energetycznych. Na pewno również przestaniemy być naiwni, gdy chodzi o współpracę w innych dziedzinach, które są wrażliwe, w których Rosja może wykorzystywać zachodnie technologie, na przykład do wzmacniania swoich sił zbrojnych, więc to się nie wróci. No ale też prawdą jest, że w wielu państwach Europy Zachodniej setki tysięcy miejsc pracy do tej pory zależały od współpracy z Rosją. No właśnie, po raz kolejny wraca powiedzenie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Panie premierze, kończąc temat rezolucji, jaka tak naprawdę będzie jej konsekwencja poza tą symboliczną? Tego typu rezolucja ma charakter dokumentu politycznego. Unia Europejska nie ma takich regulacji podobnych do amerykańskich, gdzie uznanie państwo za sponsorujące terroryzm, tak, właśnie przy tym sformułowaniu, oznacza nałożenie automatyczne sankcji na to państwo, ale także możliwość nakładania sankcji na państwa trzecie, które współpracują nadal z państwem uznanym za sponsorujące terroryzm. W przypadku Unii Europejskiej takich możliwości teraz nie ma, ale ta rezolucja, i to jak raz z inicjatywy mojej grupy politycznej, zawiera wniosek do Rady Europejskiej, do Komisji Europejskiej o przygotowanie tego typu regulacji prawnych, aby tego typu uchwały Parlamentu Europejskiego miały swoje konkretne prawne konsekwencje. W tym przypadku ta rezolucja będzie mogła być i powinna być wykorzystywana przez dyplomację europejską, ale także przez Radę Europejską do wywierania nacisków na państwa wahające się. Kiedy na przykład w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u głosowano rezolucję potępiającą Rosję, to ponad 30 państw wstrzymało się od głosu. Wiele z tych państw, może połowa, może nawet więcej, korzysta z pomocy finansowej Unii Europejskiej. Ta rezolucja w gruncie rzeczy zobowiązuje na przykład pana Borrella do tego, żeby postawić jasno przed tymi państwami pytanie. Dlaczego zachowujecie taką postawę w sytuacji, w której bezpieczeństwo nasze, państw europejskich, jest zagrożone? Czy chcecie nadal otrzymywać naszą pomoc, czy jest to dla was obojętne? Dobrze, to teraz, panie premierze, chciałabym poprosić o komentarz do całego zamieszania z pomocą ze strony Niemiec dla Polski w postaci przekazania baterii Patriot.
kwestią takiego dwugłosu z polskiego obozu władzy zajmiemy się później, ale teraz sam konkret. Niemcy zaproponowali po tym, do czego doszło w Przewodowie, pomoc, przekazanie patriotów. Mariusz Błaszczak, minister obrony, wicepremier, powiedział: OK, dziękujemy, przyjmujemy tę pomoc. Duży zwrot jednak nastąpił wczoraj, kiedy pan minister Błaszczak poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, żeby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie, co pozwoli ją ochronić przed kolejnymi ofiarami i blackoutem oraz zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy. Tak dokładnie brzmiał ten komunikat. I teraz dwie sprawy. Jak pan ocenia samą decyzję? To znaczy, jak widać, my też potrzebujemy bezpieczeństwa i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Wszyscy eksperci o tym mówią, że polskie niebo musi być lepiej chronione. Więc w tym kontekście, jak pan ocenia decyzję Mariusza Błaszczaka? I druga kwestia, czy po prostu Niemcy będą mogli to zrobić? Czy będą mogli formalnie, politycznie, prawnie pod kątem Paktu Północnoatlantyckiego przekazać takie baterie Ukraińcom właśnie? Ja słyszałem pani komentarz przed naszą rozmową do tej sprawy i mogę się tylko pod tym podpisać. Ze strony Niemiec był to gest przyjazny, solidarny, sojuszniczy. Jesteśmy w końcu członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. To, że oni tak bardzo szybko zareagowali, było ważne. Pierwsza reakcja Błaszczaka była słuszna. Natomiast to, co teraz zrobiono, wygląda na jakieś szyderstwo, nieprzyzwoite szyderstwo, bo wiadomo, że te rakiety wraz z niemiecką obsługą nie mogą trafić na Ukrainę jako sprzęt obsługiwany przez żołnierzy natowskich. NATO stałoby się stroną wojny. I to by obejmowało wszystkie państwa natowskie, także Polskę. My znaleźlibyśmy się w stanie wojny z Rosją. Więc ktoś albo kompletnie nie myśli o konsekwencjach, ale też chyba się nie myśli o tym, jaką to ma wymowę dla Ukraińców. No proszę teraz wyobrazić sobie odbiór na Ukrainie. Oto Polska wypowiada się w sposób z pozoru przyjazny dla Ukrainy. Dajcie te antyrakiety Ukraińcom, bo oni tego bardzo potrzebują. Ale Ukraińcy, przywódcy ukraińscy, politycy wiedzą doskonale, że to jest niewykonalne. Czyli, że Polska proponuje coś, co jest z punktu widzenia PR-u w intencji tych, którzy to mówią, korzystne, ale co jest absolutnie niekorzystne dla Ukraińców. W związku z tym ja osobiście odnoszę się z krytycyzmem, powiedziałbym wręcz pogardliwym krytycyzmem do tego zwrotu. No i teraz przechodzimy do sedna sprawy, panie premierze, czyli jaka jest prawdziwa przyczyna podjęcia tej decyzji wczoraj właśnie? Czy to jest decyzja po prostu polityczna, związana z taką antyniemiecką, galopująco antyniemiecką, powiedziałabym, retoryką i polityką Prawa i Sprawiedliwości wobec Niemców właśnie? To znaczy po prostu minister Błaszczak został wezwany na dywanik i zostało powiedziane: drogi Mariuszu, nie możemy albo nie chcemy brać tej pomocy od Niemców? Czy to jest moja nadinterpretacja? Ja nie wiem oczywiście, jak w tym pisowskim towarzystwie tego typu rzeczy się omawia, czy drogi Mariuszu, czy inaczej. Natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że gest niemiecki zaburzał, i to bardzo silnie, właśnie tę antyniemiecką kampanię rozwijaną coraz mocniej przez PiS. Kiedy wczoraj usłyszałem, że nowy wiceminister spraw zagranicznych Mularczyk zapowiada rozesłanie not dyplomatycznych do 50 państw na świecie wyjaśniających, dlaczego Polsce należą się reparacje od Niemiec, to pomyślałem sobie, że wobec tej dramatycznej sytuacji ekonomicznej w zakresie bezpieczeństwa, pogarszających się notowań PiS-u. W PiS-ie zapadła prawdopodobnie decyzja o tym, żeby zasadniczą część kampanii przedwyborczej oprzeć na ataku na Niemcy, na retoryce antyniemieckiej, na budowaniu rzekomego zagrożenia ze strony Niemiec. Na różne sposoby. Że oto Niemcy chcą sobie podporządkować całą Europę, a że to oto chcą działać przeciwko Polsce i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu haniebne z punktu widzenia interesów naszego kraju, ale także prawdy. Czy pana zdaniem to może mieć jakiś wpływ na przebieg, ja już nazwę to po imieniu, kampanii wyborczej, która będzie miała miejsce w przyszłym roku? Czy Polacy są nadal pana zdaniem podatni? Czy są podatni na te akcenty antyeuropejskie, antyniemieckie? Czy to już jest nie ten czas, nie ten moment, to już nie ten etap rozwoju polskiego społeczeństwa, w którym można tak bardzo manipulować no właśnie takimi resentymentami?
Polacy na pewno nie są w tej chwili podatni na retorykę antyeuropejską, ale kiedy mówi się o dosyć skomplikowanych kwestiach dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, jakby się miała zmieniać, jakby się miała pogłębiać integracja europejska, no to wielu ludzi po prostu na tym się nie zna i nie wie, kto tutaj mówi prawdę, kto nie mówi prawdy. W przypadku Niemców wydawałoby się, że już też powinni być ludzie odporni na antyniemiecką retorykę, ale pozwolę sobie przypomnieć nam wszystkim, że w 2015 roku według badań opinii publicznej na wiosnę tylko około 30% Polaków sprzeciwiało się przyjmowaniu imigrantów do naszego kraju. Po półrocznej kampanii PiS-owskiej, kiedy mówiono o ludziach przynoszących choroby, pasożyty itd., itd., 2/3 Polaków sprzeciwiało się przyjmowaniu imigrantów do naszego kraju. Więc przy pomocy takiej nienawistnej, agresywnej retoryki można w ciągu kilku miesięcy istotnie zmienić pogląd społeczeństwa w jakiejś sprawie, w tym przypadku w odniesieniu do Niemiec. No dobrze, to teraz zajmijmy się kwestią Krajowego Planu Odbudowy i tego całego zamieszania i właściwie wojny, już chyba tak można powiedzieć, rządu Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską. Co prawda tutaj akurat badania społeczne pokazują, że nie wierzymy jako Polacy w tę narrację rządu, że to Komisja Europejska, że to Unia Europejska blokuje nam środki. Chociaż tutaj widziałam jakiś daleko idący i nieprzemyślany komentarz jednego z widzów, który napisał właśnie: zablokowali nam środki z KPO w czasie wojny. Chyba że miał na myśli Prawo i Sprawiedliwość. Proszę tutaj o rozszerzenie tej myśli. Natomiast teraz pojawiają się znów jakieś sygnały płynące z Nowogrodzkiej, że jednak trzeba odpuścić, że jednak z Komisją Europejską trzeba się dogadać, bo te pieniądze w czasie także przede wszystkim, jak sądzę, roku wyborczego są niezwykle potrzebne. No i teraz oczywiście, panie premierze, pytanie, czy pana zdaniem to jest po raz kolejny gra ze strony PiS-u, czy rzeczywiście spodziewa się pan jakiejś zmiany taktyki, jeżeli chodzi o wypełnianie kamieni milowych i dzięki temu przyjęcie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? To jest nieustanna gra, przy czym ona jest beznadziejna, dlatego że jeżeli parę miesięcy temu można było mieć pewne wątpliwości, czy Komisja Europejska będzie dostatecznie konsekwentna i będzie się trzymała tego, na co rząd polski wyraził zgodę, czy pójdzie na jakieś ustępstwa, to w tej chwili nie ma żadnych podstaw do tego typu wątpliwości. Stanowisko Komisji jest jasne. Polska powinna zrobić to, do czego została zobowiązana na przykład przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a czego nie robiąc płaci kary, jak i to, co sama zatwierdziła w uzgodnieniach z Komisją Europejską wtedy, kiedy zatwierdzano Polski Krajowy Plan Odbudowy. Polska niewątpliwie już traci nie tylko te pieniądze na kary za niewykonywanie wyroków ETS-u, ale proszę pani, jeżeli w ciągu najbliższych 4-5 tygodni Polska nie złoży odpowiednich wniosków w sprawie wykorzystywania KPO, to my stracimy 13% wartości KPO, 1/8. Proszę pamiętać, że mówimy tutaj o kwotach rzędu już 9 miliardów euro. Mówimy o ogromnych pieniądzach. To jest zdumiewające, że rząd PiS-owski lekceważy sobie tego typu sytuację. Cała odpowiedzialność w 100% spada w tej sytuacji, w tej sprawie na stronę polską, na polski rząd. Panie premierze, jeszcze chciałam się upewnić, bo uciekło mi to, co pan powiedział. Jeżeli do końca roku nie złożymy tego wniosku? Tak, jeżeli nie będziemy składali, dlatego że ten Krajowy Plan Odbudowy, w każdym zresztą przypadku, ma być realizowany etapami wraz z upływem czasu. I niewykorzystanie środków przypadających na przykład na pierwszy etap realizacji jest bezpowrotne. Jeżeli się nie złoży odpowiednich wniosków, nie uzgodni się ich z Komisją Europejską, to pieniądze, które można byłoby na to uzyskać, przepadną. Te wnioski należałoby złożyć jak najprędzej i uzgodnić. Nawet jeżeli by pieniądze natychmiast nie popłynęły, bo czekano by na zrealizowanie tych innych warunków związanych z praworządnością, to one nadal by czekały. Jeżeli natomiast nie złoży się w ogóle wniosków, a do tej pory nie złożono żadnych, to pieniądze przepadną i to ogromne. I to jest kolejna rzecz, która jest bardzo niedobra dla Polaków. Mam na myśli kwestię związaną z tym, że tarcza antyinflacyjna, tak zwana, przepraszam, tarcza antyinflacyjna przestaje obowiązywać od stycznia. I to jest kolejny argument, który Prawo i Sprawiedliwość stosuje wobec Unii Europejskiej, twierdząc, że ona nie może obowiązywać, bo Unia zakazuje obniżonych stawek VAT. W tej chwili nie ma żadnych konkretów ze strony rządu w sprawie tego, jak te stawki
stawki na przykład VAT-u na gaz będą wyglądać. Być może będzie kryterium dochodowe, ale jeszcze nie wiadomo dla kogo, jakie, na jakim poziomie. Co z paliwami, to w ogóle nie wiadomo, bo tutaj właściwie dość zaskakująco premier nagle twierdzi, że sprawę musi uregulować rynek. No bo wiemy, marże dla Orlenu sprawa, jeżeli nieważna, to święta nawet, można by było powiedzieć. Jak pan ocenia tutaj całe to zamieszanie? No bo wydaje się, że Polacy i tak są już w dużych tarapatach, jeżeli chodzi o kwestie związane z cenami wszystkiego, a po 1 stycznia ma być znacznie gorzej. I podobno jest to wina Komisji Europejskiej. Proszę pani, no, przy inflacji rzędu 20% wszyscy, którzy na przykład mają oszczędności, będą tracili, bo to nie będzie tylko ta kwestia, że z dnia na dzień towary w sklepie będą droższe. W jakim stopniu? Ale w niewielkim. To będzie rekompensowane oczywiście tymi 13, 14 emeryturami, podwyżkami wynagrodzeń, chociaż jak wiadomo, podwyżki wynagrodzeń nie następują w tempie równym tempu wzrostu inflacji, przynajmniej w ostatnich miesiącach. Rząd, jak mi się wydaje, wreszcie zrozumiał, że znalazł się w dramatycznej sytuacji finansowej, sprokurowanej przez tenże rząd, przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jak się rozdaje bez opamiętania pieniądze, to w pewnym momencie tych pieniędzy brakuje. Jak wiadomo, dzisiaj już Polska nie bardzo jest w stanie pożyczać pieniądze, bo oczekiwane oprocentowanie tych pożyczek jest już nie do zaakceptowania. Bardzo by obciążało nasz budżet państwowy. A rząd jednocześnie rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Dlatego też nie należy się dziwić temu, że nie obniżają obciążeń typu podatkowego, na przykład akcyza na paliwa, a mogliby przecież to zrobić. Mówienie w tej chwili o tym, że rynek musi decydować, że pan Wajtek musi decydować, to jest lipa, proszę pani. Wystarczy przejechać się do innych krajów europejskich. Ja jeżdżę po Europie. Oczywiście ceny paliw są wszędzie wyższe niż były rok temu czy pół roku temu, ale w wielu krajach są już niższe niż w Polsce, w bezpośrednim przeliczeniu. W związku z tym, jeżeli rynek międzynarodowy działa, to dlaczego jak raz gdzie indziej jest taniej niż w Polsce? Rząd, pamięta pani Kaczyńskiego sprzed paru lat z kanistrem benzyny, gdzie pokazywał, ile kosztuje, ile wynosi koszt pozyskania ropy do przetworzenia, a ile potem wynoszą wszystkie dodatki, w tym akcyza, podatki i tak dalej, i tak dalej. Ta sytuacja uległa zdecydowanemu pogorszeniu od tamtego momentu. I to obciąża w bardzo dużym stopniu rząd. A ponadto oczywiście niech nie opowiadają, że nie mają wpływu na Obajtka i decyzję Obajtka. Jak im było potrzeba, to Obajtek z Morawieckim na stacji benzynowej filmowali się i pokazywali, jak obniżają właśnie ceny benzyny. No właśnie, konferencja prasowa była specjalnie zorganizowana w tej kwestii. Panie premierze, już naprawdę bardzo krótko na sam koniec. Opozycja odzyskała Śląsk, tak można to nazwać, a w weekend Jarosław Kaczyński powiedział, że kto ma Śląsk, ten wygrywa wybory. Czy pan czyta to jako naprawdę dobry i realny, nie symboliczny, znów sygnał dla ugrupowań opozycyjnych? No to jest oczywiście dobry sygnał dla opozycji, byleby potrafiła wyciągnąć z tego wnioski. Moja jedyna obawa w tej chwili już nie dotyczy tego, że PiS utrzyma się u władzy, tylko tego, że opozycja, jeśli się nie porozumie, nie zdobędzie wystarczającej większości w przyszłym parlamencie, żeby między innymi zmienić konstytucję, co byłoby warunkiem umożliwiającym wycofanie niektórych bezprawnych decyzji PiS-u, chociażby w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Ale mam nadzieję, że tego typu wydarzenia będą zachęcały przywódców opozycji, bo to jest głównie kwestia ambicji tych ludzi do porozumienia. Oby tak się stało. Z perspektywy wyborców opozycji, rzecz jasna, Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, eurodeputowany. Panie premierze, bardzo dziękuję. To jak zwykle była przyjemność. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Spokojnego, dobrego dnia. Kłaniam się. Już za chwilę państwa gościem generał rezerwy Jan Rajchel. Zapraszam. Українці, українки, незламний народе незламної країни. Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповано і щось звідти намагались сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально, це крісло пусте. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом. І закликав ЄС та держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі і мало наслідки, саме юридичні наслідки, а не лише політичні. А Росія ніби увесь світ
не має значення, сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки. Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Все необхідне, щоб ми могли захищати життя і свободу наших людей. А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні і убила немовля. Було обірвано життя, яке тривало лише два дні. Сьогодні ми розгортаємо по всій країні пункти незламності, щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику і зв'язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні і провокує в Україні блекаут. Państwa gościem Jan Reichel, generał rezerwy, pilot, ekspert Fundacji StratPoints, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, były rektor Wojskowej Akademii Lotniczej w Dęblinie. Dzień dobry, panie generale. Dobry, panie redaktor, dzień dobry. Panie generale, wczoraj po raz kolejny mieliśmy do czynienia ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej rakietowym na kilkanaście ukraińskich miast. Część tych ataków bardzo, bardzo blisko polskiej granicy. Czy pana zdaniem to są działania celowe, te ataki bardzo, bardzo blisko polskiej granicy ze strony Rosjan? Myślę, że taka ewentualność może mieć miejsce, gdyż no jest to może nie tyle prowokacja, co sprawdzenie zdolności naszych systemów obrony powietrznej przez Rosjan, ich czasu reakcji, ich możliwości reakcji. Rosjanie doskonale wiedzą, że w trakcie tego rodzaju działań środki nie tylko polskie, ale w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą być w najwyższej gotowości i emitują odpowiednie sygnały, które są rozpoznawane przez Rosjan. I na podstawie tych sygnałów Rosjanie mogą dokonać analizy tego, czym dysponujemy, w jakim stopniu jesteśmy gotowi do odparcia ewentualnego ataku. A poza tym no, to jest takie ciągłe podtrzymywanie napięcia, eskalacja tego napięcia, które wymaga od sojuszu utrzymywania wysokich stanów gotowości bojowej wszystkich sił, które są tutaj, przynajmniej na tej flance wschodniej. Jak rozumiem, Rosji na tej eskalacji napięcia i na takim chaosie wewnątrz państw poszczególnych NATO zależy? Eskalacji napięcia wewnętrznego i chaosie na pewno tak. Mhm. Czy dążą do jakichś poważniejszych rzeczy, trudno jest jednoznacznie powiedzieć. No, z przebiegu tego konfliktu widzimy, że Rosja chyba w starciu konwencjonalnym, przynajmniej na tym etapie, to co pokazała, raczej nie ma szans z Sojuszem Północnoatlantyckim w otwartym konflikcie. Nie mówimy... Pytanie, czy sobie Kreml z tego zdaje sprawę? Myślę, że Kreml ogólnie tak, być może niektórzy przywódcy nie, ale ta świadomość już dociera do Kremla. Te działania, które się teraz toczą na froncie wschodnim, a więc zamrożenie, to wycofanie się za linię Dniepru, to jest działanie zamierzone. Rosjanie potrzebują czasu. Zmobilizowali część rezerwistów. Ta mobilizacja dalej trwa, ale ci rezerwiści nie są gotowi, aby pójść od razu, być skierowani do działań wojennych. Ci rezerwiści potrzebują od 4 do 6 miesięcy, aby się przeszkolić, odnowić ewentualne swoje wcześniejsze umiejętności, czy przeszkolić się na inne specjalności. I to jest właśnie ten okres, który jest Rosji potrzebny do tego, aby kontynuować ewentualnie dalszą część tej operacji na wiosnę. Zdają sobie też sprawę, że tak spokojnie nie mogą tego robić. W związku z tym no te ataki, które się teraz odbywają na sieć energetyczną, ale i przede wszystkim na społeczeństwo szeroko rozumiane ukraińskie, ma na celu jak gdyby danie sobie czasu do tego, co dalej. Co będzie dalej, trudno powiedzieć. Tak do końca nie wiemy, jak działają sankcje światowe na rosyjską gospodarkę, co tam się dzieje wewnątrz, jeżeli chodzi o sprawy polityczne i te militarne. Więc tutaj mogą być różne rozwiązania. O tej mobilizacji jeszcze dwa słowa, panie generale, bo pan wspomniał o tej mobilizacji, która została ogłoszona jakiś czas temu, trwa, no ale pojawiły się także doniesienia o tym, że będzie kolejna i że może dotyczyć nawet 700 tysięcy ludzi, ale czy to jest raczej
przepraszam za potoczność sformułowania, taka mowa trawa propagandowa, czy to jest w ogóle wykonalne ze strony Federacji Rosyjskiej, patrząc na nie najlepsze efekty tej ostatniej mobilizacji? Znaczy, jeżeli Rosjanie będą chcieli eskalować ten konflikt, to na pewno tą mobilizację przeprowadzą. Mhm. Czy akurat 700 tysięcy, no to byłoby już na granicy ich możliwości. No właśnie. Co z gospodarką? Kto będzie pracował w przemyśle? To trudno odpowiedzieć. Myślę, że nie. Mhm. Myślę, że nie są w stanie takiej mobilizacji teraz przeprowadzić, jeżeli nie czują się zagrożeni. A myślę, że to zagrożenie, które jest przekazywane im na potrzeby polityki wewnętrznej, no nie jest prawdziwe. A gdyby pan miał dzisiaj przewidywać, to Rosja będzie chciała ten konflikt eskalować, czy nie? Czy wystarczy? Pod złym adresem kieruje pani pytanie. Ja przewidywałem, że do tego konfliktu nie dojdzie. Mm-hmm. I myślę, że ta decyzja o tym konflikcie została podjęta w ostatniej chwili. Siły wojskowe, dowódcy nie byli przygotowani do działań wojennych. Mm-hmm. Mieli nadzieję, że to się rozegra na regułach politycznych, siłą nacisku lub ewentualnie bardzo szybko zdołają. Czyli dzisiaj boi się pan już prognozować, tak? Boję się prognozować. Naprawdę, różne są scenariusze. Myślę, że aby Rosja zakończyła ten konflikt, to muszą się wydarzyć przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza to ewentualne zmiany w kierownictwie. Nie wiemy, jak następne kierownictwo podejdzie do tego. Ale nie będzie jeszcze gorzej. Ale prawdopodobnie, jeżeli by się takie zmiany dokonywały, to w tym celu, żeby jakoś wyjść z tego konfliktu. Lub, co wydaje mi się znacznie gorsze, jeżeli Putin będzie chciał wyjść z twarzą z tego konfliktu, to może doprowadzić do jakiejś wielkiej tragedii i powiedzieć wtedy, że nie eskalujemy konfliktu, wychodzimy, zamykamy ten rozdział historii. Mam tu na myśli chociażby być może elektrownię atomową, która ostrzeliwana jest co jakiś czas, sugerując, że robią to Ukraińcy. Ewentualne uszkodzenie tej elektrowni może spowodować jakieś nieprzewidywalne skutki i to może być pretekst dla Putina na użytek wewnętrznej polityki, że nie chcą eskalować dalszych działań. Tragedia pozwoli mu wyjść z twarzą z tego konfliktu, mówiąc krótko. Jest to jedna z opcji, tak? Tak. Oby się nie sprawdziła, ale myślę, że jedna z możliwych. Wiemy, że to chodzi o zaporowską elektrownię atomową, największą elektrownię atomową w Europie. Wiemy, że rzeczywiście te ostrzały trwają już od dłuższego czasu i w tej chwili wiemy też, że ona jest odcięta od energii elektrycznej, co też stanowi duży problem, choć na razie Europejska Agencja Atomistyki twierdzi, że nie ma żadnych niepokojących sygnałów. No tak rzeczywiście jest, ale żeby takie sygnały się pojawiły, to naprawdę wystarczy niewiele, tak. I to jest możliwe, pana zdaniem? Oby nie. Czy my jesteśmy się w stanie jakoś na to przygotować? Mam na myśli my jako Polska. Czy to już jest taki rodzaj sytuacji, na którą nikt nie jest w stanie się przygotować? No, przygotowywać należy się do takich ewentualności. Czy będą to przygotowania wystarczające? No trudno powiedzieć. No, należy zauważyć, że tutaj to zależy od wielu czynników, nawet atmosferycznych. Mhm. Ewentualne skażenie promieniotwórcze, tak jak było to w Czarnobylu, w zależności od tego, jakie są aktualne ruchy powietrza, no, przemieszcza się w tym kierunku. To czyli rzecz, na którą nie mamy wpływu. Tak, to jest rzecz, na którą nie mamy wpływu. No oczywiście wiemy o tym, że jesteśmy przygotowani w tym podstawowym zakresie, jeżeli chodzi o przyjmowanie jodu. Jest jakaś analiza tych umocnień, schronów i tak dalej, chociaż w tym wypadku to akurat niewiele pomaga. No ale mi brakuje takiej informacji, chociaż tutaj też nie chodzi mi o to, żeby wprowadzać jakąś atmosferę strachu, tak? Ale jeszcze nie tak dawno uczyliśmy się w szkołach, jak postępować w takich sytuacjach zagrożenia skażeniami. No teraz nie ma takiej informacji. Myślę, że takie... Wracamy do braku obrony cywilnej w ogóle u nas no, w kraju. Z wieloma gośćmi już o tym mówiłam. Każdy mówi to samo tak naprawdę, że nie mamy obrony cywilnej. To jest poważny problem. No nie mamy obrony cywilnej, nie mamy. To definitywnie można stwierdzić, że jej nie ma. Natomiast tutaj wystarczy, jeżeli są różnego rodzaju programy w telewizji, w radiu, które kampania informacyjna, która może nas do tego przygotować. To są proste zasady, jak się zachować.
kilka podstawowych rzeczy. Co przy sobie mieć i tak dalej. No właśnie, to niestety od polityków zależy, pewnie dlatego nie działa. Panie generale, to teraz kwestia dotycząca obrony powietrznej Polski, bezpieczeństwa polskiego nieba. Wiemy, że Niemcy kilka dni temu, po tym co się wydarzyło w Przewodowie, zaproponowali nam przekazanie baterii Patriot, które mogłyby poprawić to bezpieczeństwo. Wiadomo, że nie ma stuprocentowych systemów, no ale jednak im więcej, tym lepiej. My wstępnie te propozycje i tę pomoc przyjęliśmy, ale wczoraj Mariusz Błaszczak, minister obrony, poinformował, że w sytuacji tak zmasowanych ataków ze strony Federacji Rosyjskiej prosi Niemcy o przekazanie baterii Patriot Ukrainie. Po pierwsze, jak pan ocenia, i na razie nie zajmujmy się kwestią, czy to jest wykonalne, czy nie, ale jak pan to ocenia ze względów polskiego bezpieczeństwa? Czy polski minister obrony nie powinien dla nas po prostu przyjąć tych baterii Patriot, a nie przekazywać je Ukrainie w tym momencie, jeżeli mieliśmy taką propozycję ze strony Niemiec? Myśli pani, że to jest autonomiczna decyzja ministra Błaszczaka? Jestem pewna, że nie jest, ale on wydał komunikat, więc do jego słów się odwołuję. No tak, minister Błaszczak przyjął tą propozycję... Może nie z entuzjazmem, ale ze zrozumieniem i kolejne jego wpisy sugerowały to, że prowadzone są rozmowy, ile tych baterii i w którym miejscu powinny być rozmieszczone. Natomiast po wystąpieniu prezesa Kaczyńskiego no to stanowisko się zmieniło o 180 stopni, więc dla mnie to jest sprawa oczywista, kto w tej sprawie zdecydował. Czyli polityka antyniemiecka jest ważniejsza niż przyjęcie pomocy od Niemiec, mówiąc wprost. Tak, myślę, że to jest no, tragedia dla naszego kraju, kiedy politykę wewnętrzną kreowaną do tej polityce antyniemieckiej przedkładamy nad bezpieczeństwo narodowe. Oczywiście nie wiemy, ile tych baterii miałoby być, ale... Ile by nie było. Zawsze więcej, prawda? Tak, no trzeba zwrócić uwagę na to, znaczy ja myślę, że też, że ta propozycja nie wypłynęła tak wprost od Niemiec jednostronnie. Myślę, że to było konsultowane na szczeblach NATO bądź też z Amerykanami, bo proszę zauważyć, że teraz na południu Polski stacjonują dwie baterie amerykańskie. Na Słowacji stacjonują dwie baterie niemieckie. Na północy Polski za chwilę osiągną gotowość bojową dwie baterie polskie. Jeżeli byśmy wprowadzili w tą lukę na wschodniej granicy, gdzieś pomiędzy Zamościem tak, a Białymstokiem, te kolejne dwie baterie, to już tworzymy pewien system. Pewien system obronny, który stanowi pierwszą linię obrony, jeżeli chodzi o tą obronę rakietową. I jest to jak gdyby ciągły system, który na pewnej wysokości potrafi objąć swoją obroną całą długość tej granicy. I myślę, że to była decyzja przemyślana. Poza tym no jeszcze Niemcy proponowali udział niemieckich samolotów myśliwskich. Odmówiliśmy. W naszym systemie obrony pysznej. Ja nie widziałem tego wpisu, czy tego żeśmy odmówili. Odmówiliśmy, podobno twierdząc, że F-16 nam w zupełności wystarczą, te, które mamy. No, oczywiście, że nam wystarczą, ale proszę zauważyć, że jesteśmy na tej pierwszej linii już 9 miesięcy. Mhm. To są ludzie, to jest sprzęt, to trzeba, jeszcze pełnimy dyżur w krajach nadbałtyckich. To są sprawy eksploatacyjne, to jest wykruszalność się personelu, konieczność wykonywania obsług. Takie wzmocnienie, chociażby czasowe, bardzo dużo by nam dało. Panie generale, ale to co pan powiedział, czyli że ta polityka partyjna góruje nad bezpieczeństwem całego kraju, no to jest sytuacja dość przerażająca w sytuacji też, w której Rosjanie na przykład te prowokacje mogą stosować coraz częściej w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Czy wie pani co, ja bym się tutaj nie obawiał prowokacji, a bardziej jakichś zdarzeń losowych. Tak jak w Przewodowie. Tak jak w Przewodowie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania się rakiet, szczególnie tych starszych typów, pod względem ich sprawności technicznej. No tak jak Z-300, tak? To radziecka produkcja jest jeszcze w 70 latach chyba. Tak, no tutaj jeszcze ta sytuacja wymaga wielu wyjaśnień, bo tak jak w zdarzeniach lotniczych czasami ta pierwsza teoria w ogóle się nie potwierdza w ostatecznym werdykcie, więc tutaj mogło być różnie, tak? Czy ta rakieta trafiła, czy ona zboczyła z toru ze względu na jakąś awarię, czy błąd operatora, to mogą być różne przyczyny. Natomiast no tego typu przyczyny mogą być ze strony rakiet rosyjskich, które wybuchają przy naszej granicy i powiedzmy te 20-30 kilometrów dalej mogą zboczyć swojego toru lotu i tego rodzaju zdarzeń bym się obawiał.
Myślę, że jeżeli Rosjanie nawet by stosowali jakieś prowokacje, to trzeba też bardzo ostrożnie na nie reagować, bo oczywiście ich zamierzony atak na państwa natowskie powoduje już bardziej poważne konsekwencje, a pewnie tego by na razie przynajmniej nie chcieli. Natomiast tego typu awarie techniczne tych systemów rakietowych mogą nam zagrozić. Czyli zgadza się pan z tą częścią ekspertów, która twierdzi, że to właściwie jest cud, że dopiero teraz doszło do takiej sytuacji? Mam na myśli takie sytuacje jak w Przewodowie. Ja tak do końca nie jestem pewien, czy to jest pierwsza sytuacja, bo to jest pierwsza, o której wiemy, tak? Być może szczątki tych rakiet spadały gdzieś w lesie na polu, tak? Tylko po prostu nie doszły do nas informacje w tej sprawie. Panie generale, to teraz kwestie dotyczące przekazania patriotów, a właściwie chęci czy propozycji przekazania patriotów Ukrainie. To jest niewykonalne chyba, proszę poprawić mnie, jeśli się mylę, ale to by oznaczało włączenie państw natowskich do wojny już bezpośrednio. Do tej pory przecież nie bez przyczyny administracja amerykańska nie zgodziła się na przekazanie patriotów w Ukrainie i wiemy, że to miały być systemy z załogami także, więc to jest tak, że rzeczywiście takim ruchem my moglibyśmy bezpośrednio po prostu jako kraje NATO dołączyć do tej wojny? Znaczy minister sobie, czy prezes Kaczyński, czy rządzący naszym krajem nie zdają sobie z tego sprawy? Zdają sobie z tego sprawę i tak jak powiedziałem na początku, to jest decyzja na potrzeby polityki wewnętrznej. I to jest PR, po prostu PR. I to jest tragedia, że człowiek, który był odpowiedzialny jako wicepremier za bezpieczeństwo Polski, stawia powyżej bezpieczeństwa Polaków interesy partyjne, tutaj politykę wewnętrzną. I oby nikt nie zginął przez tą decyzję w przeszłości. Ale to, co pani zadała pytanie, to poruszyła pani kilka wątków i to się nie da tak prosto odpowiedzieć na to pytanie. No to spróbujmy chociaż kilka najważniejszych. Spróbujmy to rozwinąć. Mamy chwilę czasu. W tej formie, jaką zaproponowały Niemcy, aby przekazać nam wyrzutnie Patriot, nie ma możliwości przekazania ich do Ukrainy. Mhm. Bo tak jak pani zaznaczyła, są to baterie, które miały być niejako wypożyczone z obsługą tych baterii, tak? Czyli wyobrażamy sobie, że te baterie jadą do Ukrainy razem z niemiecką obsługą, czyli tak jak pani powiedziała, jesteśmy uczestnikami konfliktu jako NATO. Nie ma takiej możliwości. Poza tym myślę, że nie ma takiej możliwości z tego powodu, że te baterie nie pochodzą z jakichś magazynów niemieckich. Te baterie stoją na określonych stanowiskach, chronią bezpieczeństwa konkretnie jakiegoś danego rejonu akurat w Niemczech, ale one są elementem natowskiego systemu obrony powietrznej, zintegrowanego systemu obrony powietrznej. I wyjęcie tego klocka z tamtego miejsca powoduje pewną lukę w tym systemie. No ale prawdopodobnie zdecydowano, że lepiej mieć tam lukę w tej drugiej czy trzeciej linii, a uzupełnić pierwszą linię. I dlatego te systemy miały właśnie uzupełnić tutaj swoim zasięgiem te tereny, które nie są objęte tą bezpośrednią osłoną wojsk rakietowych. Poza tym kolejna sprawa to taka jedna czy dwie baterie wiosny nie czyni. One oczywiście mogą chronić jakiegoś określonego obiektu, jakiegoś mniejszego rejonu, ale one działają w całym systemie. One korzystają z informacji nawzajem. One są połączone tak zwanym linkiem 16. To jest część systemu, elementu dowodzenia natowskiego odpowiedzialnym za przekazywanie informacji o tym, co dzieje się w powietrzu i na ziemi w czasie rzeczywistym praktycznie. Takie baterie wyłączone z tego systemu tracą połowę swoich zdolności bojowych, więc przekazanie ich do Ukrainy w taki sposób poprawi ich sytuację, natomiast znacznie w mniejszym zakresie, jeżeli one by działały w jakimś systemie. I to jest ten taki pierwszy powód. Drugim powód jest taki, że tak jak powiedziałem, Niemcy nie chcieli oddać, sprzedać, tak, tylko wypożyczyć. Tak, wypożyczyć. Wyobraźmy sobie, że wypożyczamy coś na wojnę i oczekujemy, że to wróci. Raczej mało prawdopodobne. To jest kolejna sprawa. Próbujemy dysponować nie swoją własnością. Nie swoją własnością, tak. Poza tym to, co powiedziałem, że te baterie Patriot działają w jakimś określonym systemie, a tym samym są wyposażone w urządzenia, które mają klauzule tajne bądź jakąkolwiek niejawności. Teraz, żeby przekazać je do Ukrainy, takie prosto z marszu te wyrzutnie,
no to trzeba by było uzyskać albo zgody odpowiednich władz natowskich, amerykańskich, producentów tego systemu na przekazanie tej wartości intelektualnej Ukraińcom, albo je po prostu zdemontować. Więc to też wymaga czasu i pewnego zachodu. Nie wspomnę już o wyszkoleniu personelu do obsługi tego systemu. To jest kilka miesięcy do pół roku. Panie generale, czyli rozumiem, podsumowując wszystkie te argumenty, które pan tutaj przytoczył, decyzja rządzących jest zła i przepraszam za potoczność, nie trzymająca się kupy po prostu. Tak, my staramy się poprawić swój system, wydajemy ogromne środki finansowe na to, żeby pozyskać te systemy rakietowe, żeby stacjonowały tutaj u nas w Polsce jako nasze własne. Dostajemy pewną wyciągniętą dłoń pomocną, która nam na jakiś czas przynajmniej pozwala wypełnić tą lukę do czasu otrzymania własnych systemów i nie korzystamy z tego. To jest dla mnie niewyobrażalne. Chociaż muszę powiedzieć jeszcze, że dzisiaj tutaj jadąc do pani słyszałem wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to nie była jak gdyby rezygnacja z tej pomocy, tylko wskazanie Niemcom lepszego kierunku działania, a nikt ostatecznie nie zrezygnował, więc zobaczymy jak to będzie dalej. No dość żenująca sytuacja, mówiąc wprost. Panie generale, ja nie wiem, czy pan słyszał, 13. Brygada udała się na Jasną Górę, żeby Matce Boskiej zawierzyć bezpieczeństwo polskiego nieba. I teraz pytam zupełnie poważnie, naprawdę poważnie. Co pan sobie pomyślał jako żołnierz, jako pilot, jeśli z jednej strony słyszymy o takich decyzjach, z drugiej strony widzimy, że w stronę niebios kierujemy się, żeby te niebiosa chronić? Jestem przerażony. Jestem przerażony, naprawdę. Jeżeli nawet takie zdarzenie ma miejsce, to powinno być jakoś obudowane. Mamy doskonały system, wiemy co robić, poprawiamy jego zdolności, możemy się modlić. Ale zaczynając od modlitwy, to nie. Daleko nie zajedziemy. Daleko nie zajedziemy. Panie generale, a jak pan ocenia w ogóle bezpieczeństwo polskiego nieba? Czego nam brakuje? Albo może niewiele nam brakuje i nie jest wcale tak źle, jak nam się wydaje. Co wiemy na temat bezpieczeństwa polskiego nieba? Znaczy wiemy znacznie więcej niż przed wybuchem tego konfliktu na Ukrainie. Przed nami malował się obraz tej rosyjskiej potęgi, jeżeli chodzi o tego typu działania. Potrafię sobie wyobrazić, że rosyjscy decydenci, dowódcy też wyciągną wnioski i będą działali już zupełnie inaczej niż w Ukrainie. Natomiast wiemy to jedno, że możliwości sprzętu rosyjskiego, te, które były prezentowane na papierze, są zupełnie inne niż w rzeczywistości. Wiemy to, że systemy zachodnie radzą sobie z tym sprzętem rosyjskim i jesteśmy się w stanie bronić we większym zakresie niż mi się osobiście wydawało, że może to nastąpić. Wiemy, że te systemy, którymi dysponujemy, są dobrymi systemami. Mam na myśli tutaj oczywiście i środki naziemne, i środki powietrzne, rozpoznanie. Widzimy także to, że nawet te stare, przestarzałe, często krytykowane samoloty typu MiG-29 radzą sobie również dobrze z rosyjskim sprzętem i w Ukrainie się sprawdziły. Więc nie jest tak źle, jak myślałem przed tym konfliktem. Mhm. Myślę, że kierunek jak gdyby inwestycji w systemy obrony powietrznej jest dobry kierunek. Ale patrioty na przykład, wielu mówi, że trzeba ich więcej niż dwie baterie, prawda? Że tutaj trzeba przesunąć te wydatki właśnie na baterie Patriot między innymi. W sumie mamy mieć ich 8, tak? Ale tak. To też jest za mało. Tu kiedyś ktoś mi zadał pytanie, ile ich powinno być, żeby to obliczyć. Mhm. Nie da się tego tak obliczyć z prostej przyczyny. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Nie ma takiego państwa na świecie, które miałoby ich wystarczającą nawet ilość. Izrael. Nawet Izrael. Niektórzy podkreślają. Więc im więcej, tym lepiej. Ale proszę pamiętać, że systemy rakietowe to nie jest jedyny środek walki ze środkami napadu przeciwnika. To lotnictwo myśliwskie. Mhm. Typowe lotnictwo myśliwskie jest tym pierwszym podstawowym elementem,
który powinien być użyty w trakcie ewentualnego takiego ataku, a tutaj niestety nie ma żadnych ruchów. Oczywiście zakupujemy samoloty F-35 błędnie nazywane przez niektórych nawet ekspertów jako samoloty myśliwskie. To nie jest samolot myśliwski. Ten samolot służy do wywalczenia przewagi w powietrzu, ale poprzez uderzenia na systemy naziemne przeciwnika. Natomiast to nie jest myśliwiec. W nomenklaturze natowskiej jest tak zwany myśliwiec przewagi powietrznej. To jest samoloty typu F-15, F-18, tak, czy Eurofighter. To są myśliwce typowe, które mają doskonałe parametry, tak zwane manewrowe, dużą możliwość przenoszenia dużej ilości uzbrojenia typu powietrze-powietrze i to tego typu samoloty są nam niezbędne. Zakupy, które planujemy, czyli F-35, to nie ten samolot. Koreańskie samoloty to nie ten samolot. I F-16, które mamy, mogą wykonywać takie zadania, ale nie są do tego bezpośrednio dedykowane. Brakuje nam typowego myśliwca, który zastąpiłby MiG-29. Myślę, że to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, pomijając wszelkiego rodzaju śmigłowce, tak, bo to jest już dłuższy temat. Panie generale, i na sam koniec jeszcze słów kilka o bezpieczeństwie ukraińskiego nieba, bo wiemy, że w tej chwili Federacja Rosyjska, nie radząc sobie w walce kinetycznej na froncie, atakuje ukraińskie miasta, obiekty infrastruktury krytycznej, obiekty cywilne. Co w obliczu, kontekście zimowej aury robi się coraz bardziej niebezpieczne ze względu na wytrzymałość ludzką po prostu. Jak można i w jak szybkim czasie, Pana zdaniem, poprawić to bezpieczeństwo nieba ukraińskiego? Czy my jesteśmy jako kraje zachodnie w stanie dać Ukrainie jeszcze więcej niż otrzymali do tej pory, właśnie jeżeli chodzi o te systemy, które chroniłyby ukraińskie niebo? Czy to jest po prostu niewykonalne? Znaczy, jeżeli byśmy podjęli taką decyzję o skierowaniu kolejnego sprzętu, czy to naziemnego, czy to lotniczego dzisiaj, tak, to jest już za późno, żeby zapewnić to bezpieczeństwo w trakcie zimy. Już tarda po obiedzie, już się nie udało. Ale ja mam nadzieję, że takie decyzje zostały podjęte o wiele wcześniej. I Ukraińcy się przygotowują do tego. Tego nie wiemy. Ale po tych doniesieniach, które mówią o dostarczaniu kolejnych elementów systemu obrony powietrznej, różnego rodzaju sprzętu brytyjskiego, tak, czy niemieckiego, czy teraz z kolei mówi się o Izraelu, to ja po prostu mam nadzieję, że te decyzje zostały podjęte już wcześniej i trwa teraz intensywne szkolenie obsług ukraińskich i ten sprzęt lada dzień dotrze. Jeżeli nie dotrze, to jest słabo. Co zdają się sugerować Ukraińcy w swoich oficjalnych wystąpieniach? Władze ukraińskie cały czas proszą o dodatkowy sprzęt i o to, żeby stworzyć jakąś formę parasola nad ukraińskim niebem, ale to może też być kwestia po prostu polityki pewnej i retoryki prowadzonej przez władze ukraińskie, także zrozumiała. No to jest kolejne doświadczenie tej wojny. Ta informacja, ta propaganda to jest taki kolejny wymiar prowadzenia działań wojennych. I to Ukraińcom wychodzi. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Generał rezerwy Jan Reichel, pilot i ekspert Fundacji StratPoint, był Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. No, bardzo smutne wnioski płyną z tej naszej rozmowy, ale warto nazywać rzeczy po imieniu, drodzy Państwo, żeby móc jeszcze w porę zareagować. To taka krótka sugestia na koniec. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu Biedrzyckiej. Kłaniamy się Państwu bardzo, bardzo nisko. Dziękując oczywiście za dziś. Wracamy jutro o godzinie 9:00. Mimo wszystko, na ile się da, spokojnego i dobrego dnia dla Państwa.